Siemaneczko, z tej strony Michel Delbiel, a to jest program Nagie Fakty w Faktach. Program poświęcony płycie Nawrota NWT, w której mówimy od A do Z, o czym jest dany kawałek, co się w nim znajduje, o co chodzi z tytułem, kto występował i wszystkie inne detale. Jeśli jesteś nową osobą na moim kanale, zachęcam do obejrzenia całej twórczości Nawrota, która już powstała do tej pory. Jest to etap pierwszy, Nienawiść, i teraz etap drugi, Obojętność, który jest podany w opisie tego filmu. Również zachęcam do oglądnięcia sobie poprzednich części Nagich Faktów, gdzie omawiamy wszystko po kolei. Więc zostaw teraz łapkę w górę i subskrypcję, a my zaczynamy. Dziś zajmiemy się drugim kawałkiem muzycznym, który znajduje się w etapie drugim, Obojętność. Nazwa tego kawałka to Kiedyś było romantycznie. I zaczniemy od tego, czemu taka nazwa. Ogólnie rzecz biorąc, czasy się zmieniły się i z doświadczenia Nawrota, no bo wiadomo, on mówi o swoim życiu, o swoich doświadczeniach, było tak, że wcześniejsze okresy jego życia po prostu były inne. Przykład, wychodziło się na boiska co chwilę codziennie, grało się w piłkę do późnych por, olewało się naukę i wszystkie inne obowiązki, byleby pograć ze znajomymi w piłkę na boisku. Te boiska były tak naprawdę zapełnione cały czas. Szkolne boiska, wszędzie gdzie nie poszedłeś, ktoś był, czy ze starszych ekip, czy z młodszych ekip. Każdy chciał grać. Teraz, jak się przechodzi przez każde jakiekolwiek szkołę, boisko czy coś, to nie jest nawet do połowy nie sięga tego, co było kiedyś. I tak samo jest z miłością, że kiedyś to było, kiedyś było fajnie, kiedyś było romantycznie. Teraz wszędzie zdrady, wszędzie wokół fałszywość, dystans itp. itd. Oczywiście mówimy to o tylko i wyłącznie doświadczeniu i poglądach na Nawrota NWT. Wiadomo, że to nie jest wszędzie, że tak się nie dzieje wszędzie. Mówimy cały czas tylko stricte i wyłącznie w gronie tego twórcy. Tak jak mówiłem, w miłości było różnie i kiedyś też było u niego zdecydowanie inaczej. Było właśnie milej, było fajniej. Nie było takiej kumulacji tych zdrad, tej fałszywości, tych kłamstw. Było po prostu inaczej. I myślę, że z tym wam zostawię i że mniej więcej wiecie, o co chodzi. Trzeba również wspomnieć, że ten kawałek stricte miał mieć jedną osobę więcej. W sensie miał być gość, miała to być raperka Nat, która miała mieć drugą zwrotkę i również refren. No niestety się nie udało tego zrealizować i dlatego kawałek jest taki krótki, ma tylko zwrotkę i refren i na tym się kończy. Nawrot postanowił, że nie będzie brał kogoś innego i pisał więcej i zostawi tak, jak ma być. Sceny są kręcone przy szkole podstawowej Nawrota, na ładnym tle, gdzie jest graffiti. Również sceny są nagrywane przy boisku szkolnym. Jest parę scen nagrywanych w domu, jest parę scen nagrywanych w hotelu, jest parę scen nagrywanych również w uliczce, w randomowych po prostu miejscach. Jak widzimy na samym początku, jest znowu wstawka, gdzie pojawia się postać Nawrota trzymająca w jednej ręku martini, w drugim ręku pistolet. Symbolika po prostu wyboru, alkoholizm, samobójstwo. I jest oczywiście ta animacja, która zawsze jest na samym początku i również jest pokazanie, co było przedtem, czyli kawałek z Tytana. I zaczynamy oczywiście w Tytanie, wychodzi z domu. Nie jest to pokazane, ale kieruje się ku wyjściu i w następnym kawałku, czyli Kiedyś było romantycznie, widzimy już, gdzie przechodzi do miejsca, gdzie ma wiele sentymentów, gdzie spędził większość swojego życia na boisku szkolnym, na szkole podstawowej. I tam siada i zaczyna rozmyślać, zaczyna dziać się historia. Cały kawałek jest tak zrobiony, że widzimy podzielenie ekranu na dwie części. Górna część jest troszeczkę mniejsza niż ta dolna. Czemu tak? Taki efekt bardzo fajny. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jest bardzo efektowne takie podzielenie ekranu i dwie różne historie, które się dzieją. Raz rap, raz historia, raz jakieś pokazane miejsce. Jest bardzo super to zrobione. Bardzo fajny klimat i bardzo fajnie pasuje do całości.
Kto występuje w tym kawałku jeszcze, tak? Oczywiście Nawrot, główna postać, jest również Sylwia, która zagrała aktualną w tym kawałku jego dziewczynę. Nie jest to... Serio, będą mi teraz wiercić. Dobra, lecimy po prostu z tym trudno. Nie jest to osoba, o której opowiada cała płyta, ponieważ nie wszystkie kawałki są skierowane do jednej postaci. Wszystkie kawałki są skierowane do ogólnego życia Nawrota, ale nie wszystkie kawałki są wprost o jednej kobiecie. Jest to pewien etap, jest to pewien okres życiowy Nawrota, więc to musicie też pamiętać. Kolejną osobą jest Konrad, który wcielił się w osobę, z którą Sylwia zdradza Nawrota. Występiła również Asia, która zagrała jakby kobietę Konrada. Czyli możecie tutaj zobaczyć taką sytuację. Nawrot był sobie z Sylwią, a Konrad był sobie z Asią. Było fajnie, było ten, potem kłótnia, bla bla bla, i Sylwia zaczęła zdradzać się z Konradem. Ale Sylwia nie wiedziała o tym, że Konrad ma Asię, więc po tym widzimy, że jest smutna, że płacze Sylwia. Chce wrócić do Nawrota, ale niestety się to nie udaje i Konrad jest dalej z Asią. Właśnie możecie tutaj zobaczyć taką właśnie historyjkę takiego czegoś. Yo, zapomniałem powiedzieć bardzo ważnej rzeczy. W teledysku wystąpił również Tobi, czyli Los, który właśnie ma największy wpływ w całej tej płycie. I musicie po prostu go zapamiętać, że on tam był i właśnie w tym hotelu przy tej zdradzie ingerował właśnie on. Pikantne sceny właśnie w łóżku, pokazujące zdradę, i bardzo po prostu ładnie to wygląda erotycznie, nie za dużo, nie za mało, jest fajnie. No i ogólnie cały kawałek poświęcony jest pokazaniu historii, gdzie raz było dobrze, raz było źle, był okres fajności, romantyczności, no i zdrady, obojętności. Cała taka historia jakby pary, gdzie na końcu widzimy jednak nie happy end, a rozstanie, można zacytować, a zrywać ze sobą będziemy tylko sygnałem. I zaczyna się refren, w którym już widać, gdzie Nawrot przechadza się zamyślony, i na samym końcu widać ujęcie nóg, innej kobiety, i właśnie ta kobieta to jest ta, o której jest cała płyta, żeby tak właśnie był obraz tego, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No i na samym końcu Nawrot podnosi głowę do góry, widząc tą daną osobę, i tak kończy się drugi kawałek. Za tydzień następny kawałek, który ma aktualnie najwięcej u mnie wyświetleń, jest to Chciałem być twoim Naruto. Już ponad 12 chyba tysięcy wyświetleń. No i tak kończy się kawałek pod tytułem Kiedyś było romantycznie. Z grubsza wiecie, o co chodzi. Jest przedstawiona koncepcja zdrady, historia, że kiedyś było fajnie, romantycznie, było cudownie, przez jedną kłótnię nagle stało się źle, ale karma wróciła, może nie do Nawrota, ale karma wróciła i stało się jak się stało. Więc na tym etapie obojętności musimy skończyć, i dalsza część, ale mnie wkurza to pierdzenie. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało, jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo fajnie, że to ogląda, cieszy mnie to bardzo. Czekać proszę na etap trzeci, Dobroć, który wyjdzie pod koniec roku. A ja żegnam się, mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczam, o co chodzi w kawałkach, co i jak, chyba, nie? Nie? Dobra, hello.